dobry wieczór. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią tak zwany Extra Life. Extra Life z ekstra babką, wspaniałą kobietą, dziennikarką Agatą Młynarską. Agata już się łączy, widzę. Była w social mediach. Kobieta, która telewizję ma we krwi i w zasadzie wszyscy znają z ekranu telewizji, jest kochana. Twoje piękne czerwone usta. Tak, pomyślałam sobie, że ty to docenisz. Witaj. Bardzo ci dziękuję, Agatko, że zechciałaś znaleźć pięknie czas. Pięknie wyglądasz, Aniu. Przepięknie. Naprawdę. Zastanawiałam się, czy nie zrobić sobie czerwonych ust, ale stwierdziłam, że jak będę... Tak, jakoś tak się stało, że te czerwone usta stały się moim znakiem firmowym teraz. A wiesz, zaczęło się wszystko od tego, że umalowała mnie Zosia, córka mojej przyjaciółki Joasi Kurowskiej, która jest nastolatką i próbowała różnych rozwiązań, twierdząc, że rozwiązanie, które ja stosuję, czyli delikatny błyszczyk i taki, wiesz, nic na życie, to po prostu jest już demodé. I w związku z tym zaproponowała mi, żebym do jakichś sportowych rzeczy na siłownię pomalowała usta na czerwono. I pomalowała mi swoją szminką i tak, wiesz, i tak się odważyłam. To był właściwie mój pierwszy raz w życiu, tak mogę powiedzieć. Więc zaczęłam malować usta prywatnie, bo w pracy zdarzało mi się, ale tylko i wyłącznie bardzo dawno temu podczas programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i podczas Rób ta, co chce ta. Tak to nigdy więcej już mi się to nie przydarzyło. I dopiero teraz odkryłam, wow! Jeszcze paznokcie. Agata, powiedz mi, to chyba nie będzie pytanie nie na miejscu, bo trochę cię znam. Ile masz lat? No nie, ja zawsze o tym głośno mówię. Ja mam 55 lat, skończyłam 23 marca. Hucznie obchodziłam te urodziny na Instagramie u nas podczas tego siedzenia w domu, więc zaprosiłam wszystkich po prostu na imprezę domową, na domówkę urodzinową i to było coś wspaniałego. Ja się nigdy nie wstydziłam tego, żeby mówić o tym, ile mam lat. Wiesz, nie bez kozera to pytam, dlatego że no... Wiesz, ty świecisz na tym firmamencie gwiazd od bardzo, bardzo dawna jako znakomita dziennikarka, prezenterka, producentka. O, dziękuję bardzo. Mając 40 lat z hakiem, nagle wyrzucają cię z telewizji publicznej i ty nagle przechodzisz totalną przemianę, taką, że wszystkim szczena opada. Ja pamiętam bal dziennikarzy, to było chyba z 11 lat temu. Mogło tak być. Totalnej zeszłaś po tych słynnych schodach w Politechnice. No i wszystko. Sukni bez pleców, z gołymi nogami, z gołym biustem. To było cudowne. Chciałabym, żebyśmy pogadały dzisiaj o tym, o takim wzięciu spraw w swoje ręce w swoim życiu i, że tak powiem, pójściu ścieżką zdrowia. Potem gdzieś u ciebie pojawiły się problemy zdrowotne. Chciałabym, żebyś mi trochę o tym powiedziała, jak wykrzesać w sobie właśnie taką siłę walki i powiedzieć sobie, kurczę, ja teraz zmieniam swoje życie. To znaczy, słuchaj, i drodzy, słuchajcie, bo widzę, że tutaj przybywa liczne grono. To nie jest wcale takie oczywiste i to nie jest wcale taka prosta droga, ale ona jest na końcu bardzo fajna. Oczywiście dla mnie to był, wiesz, bardzo taki długi proces dogrzebywania się do swojej kobiecości, poczucia własnej wartości, śmiałości, zaakceptowania własnego ciała. I to trwało dosyć długo. Ja po prostu w ogóle siebie nie akceptowałam. Ja się sobie bardzo nie podobałam. A jak to jest możliwe? Dziewczyna, która jest gwiazdą telewizji. Ale to w ogóle nie ma znaczenia. To wiesz, ja znam modelki, które cierpią na swój widok, wiesz, przepiękne dziewczyny. Nawet nie modelki, po prostu dziewczyny, ale też... Nawet rozmawiałam z jedną z dziewczyn, która była Miss Polski, która mi powiedziała, że cierpi na totalny brak akceptacji siebie, że nie wierzy w te brawa, które słyszy, w te werdykty, że właśnie rodzice ją wypchnęli do tego konkursu. To było dosyć dawno temu, że przepiękna dziewczyna, zresztą zrobiła częściowo karierę jako modelka we Francji. I to było na początku lat 90. Ona wygrała wtedy, to było Miss Polski, tak.
I powiem Ci szczerze, że to w ogóle nie ma znaczenia, dlatego że to jest coś, co nie zależy jakby od obiektywnych cech, które sobą reprezentujesz. Obiektywnie można powiedzieć, że ktoś jest przystojny, wysoki, ma ładne włosy, nogi, twarz. Ty tego nie widzisz, ty tego nie czujesz. To znaczy, ja wiedziałam, że mam bardzo ładne nogi. To zawsze wiedziałam, że mogę zawsze na tych nogach... Zagrać nogą. Tak, na tych nogach mogę jeszcze jakoś zawalczyć, ale cała reszta to raczej marnie to szło, wiesz, nie? I też zderzałam się z dużym takim brakiem akceptacji na początku mojej pracy w telewizji. Miałam bardzo duży taki rodzaj, wiesz, takiej napaści, że odstaję od tego standardu, który wypracowała telewizja. Bo ja zaczęłam pracować jako bardzo młoda osoba, a oprócz tego, że byłam młoda, to jeszcze bardzo młodo wyglądałam, a trafiłam do grona szalenie prestiżowego, uznanego i takiego szacownego, czyli trafiłam między Grażynę Torbicką, Alicję Rezich-Modlińską, Jolantę Fajkowską i tam usadzono mnie jako prezenterkę dwójki. I to był panteon, to był majestat. Żeby tam się dostać, trzeba było wyglądać tak, jak no mniej więcej wszystkim nam się wydawało, że wygląda taka pani z telewizji. Więc ja, mając lat 25 czy 4, włożyłam klipsy złote, marynarkę, włożyłam czarne jakieś obcisłe rajstopy, buty na obcasie i w ogóle wyglądałam jak przebieraniec. Chciałam trochę wyglądać jak one. I dopiero zaczęłam dochodzić do swojego stylu i do swojego wyglądu przez lata. Ale na początku, kiedy wiedziałam, że już mogę odrzucić ten styl prezenterski, bo zaczęłam pracować u Owsiaka, robić program, zaczęłam pracować z Ewą Sałacką, robiłyśmy taki program o zwierzętach, animals, sprzedawałyśmy psy na aukcjach, gdzie ja chodziłam w jeansach, byłam w t-shircie i potem, pamiętam, nagrywałam wywiad w dwójce jako prezenterka, bo nie przestałam być tą prezenterką i ubrałam się w jeansy, w białą koszulę i w czarną marynarkę. Zainspirowała mnie Julia Roberts z filmu Pretty Woman. Tam jest taka scena, kiedy ona idzie w białym t-shircie, czarnej marynarce, jeansach i płaskich butach. I ja sobie pomyślałam, nie, no, po prostu to jestem ja tak chodzę na co dzień i ja tak chcę wyglądać w telewizji. I wtedy się zaczęło. Zaczęła się jazda, że tak nie wyglądają panie z telewizji, a jeszcze do tego machają rękami. Wiesz, teraz to są jakieś abstrakcje, ponieważ w tej chwili po pierwsze jest cały sztab ludzi, który nad tobą pracuje, przynoszą ci ciuchy, możesz wybierać, możesz je fotografować na Instagramie, możesz kreować swój styl. Wtedy w ogóle czegoś takiego nie było. Ja miałam koszulę pożyczoną od mojego taty, za dużą, białą, piękną koszulę, bo nie było koszul białych. Potem pamiętam, wzięłam udział właśnie dzięki tej koszuli. Taka śmieszna sytuacja się wydarzyła, bo dostrzegła jednakowoż tę białą koszulę, którą ja zawsze lubiłam nosić. I zobaczyła to Monika Jaruzelska, która wtedy była stylistką główną twojego stylu. I Monika zadzwoniła do mnie i mówi: słuchaj, świetnie wyglądasz w tej białej koszuli. Czy chciałabyś wziąć udział w sesji zdjęciowej, modowej Ochnika? Mamy białe koszule i nie mamy pieniędzy dla modelek oczywiście, ale wiesz, wydaje mi się, że to mogłoby być fajne, bo to będzie rozkładówka w twoim stylu. I wiesz, i ja pamiętam, że to była taka frajda, wzięłam udział w tej sesji zdjęciowej w białej koszuli i dostałam tę koszulę w prezencie. No to był rok 91, aha, więc jeszcze było jakieś, w ogóle nie było nic wtedy. I ja pamiętam, że dostałam tę koszulę i byłam szczęśliwa i potem występowałam w białej koszuli i w jeansach. I wszyscy mi mówili, operatorzy i ludzie pracujący w telewizji, że nie można przychodzić w białym, bo biały potwornie odbija od twarzy, przeszkadza, że tak. A potem ja zaczęłam kupować tę gadkę, bo byłam zielona i nie wiedziałam, jak to działa. I słuchaj, i potem kiedy rozmawiałam z Grażyną Szapołowską, która przyszła do studia,
na taki duży wywiad, wiesz, z gwiazdą, wow, czerwony dywan rozłożony przed nią i tak dalej. I ona przyszła w białej koszuli, takiej rozpiętej prawie, wiesz, do biustu, wiesz, ta taka lejąca się. No i podchodzi i ja mówię, no słuchaj, Grażyna, będzie problem, bo jesteś w białej koszuli. A ona na mnie spojrzała, mówi, co? Nikt nie zmieni tego, żebym ja się przebrała, bo wiesz, w białym zawsze wygląda się świetnie, więc poproszę o to, żeby panowie nauczyli się robić światło. I ja wtedy zorientowałam się, że wiesz, dla Grażyny Szapołowskiej im się chciało. I od tamtej pory na ich pochybel niestety już musieli umieć robić światło, jak ja się ubierałam na biało. No to wiesz, to są takie wspomnienia babci Agaty z czasów z poprzedniego wieku. No bo wiesz, bo ty jesteś babcią, ale ty wyglądasz po prostu jak nastolatka. Słuchaj, te twoje wygibasy na Instagramie, noga do góry, to powiem ci, że ja to jeszcze ho, 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 myślę, że takiej formy to nie będę miała nigdy. Ale pamiętaj... Dlaczego? To nie jest wcale takie trudne. Wiesz, ja o tym mówiłam już wcześniej, bo dużo osób mnie o to pyta. To naprawdę nie jest trudne, dlatego że ja chodziłam do szkoły baletowej, a przed szkołą baletową chodziłam na gimnastykę artystyczną. I istnieje coś takiego jak pamięć mięśni. Jak jesteś bardzo zaprogramowana i bardzo dużo ćwiczysz w dzieciństwie i w młodości, wykonując te wszystkie tak zwane wygibasy, to jeżeli potem w dorosłym życiu uprawiasz pilates, czasami jogę, ćwiczysz, to siłą rzeczy to zostaje w tobie i mało tego, powiem ci, masz potrzebę, żeby to robić, ponieważ twoje ciało potrzebuje się wyginać, wiesz, wyginam śmiało ciało, no po prostu. Ale to co się masz w takim potrzebę? No to w takim razie stało wtedy w tym momencie jako 40-parolatka dochodząca do 50, że no właśnie to się stało, że w tobie taka przemiana nastąpiła, czy przez te lata pracy, telewizji, kariery, sukcesów, czy popełniłaś grzech zaniedbania, Agata? Na pewno tak, każdy popełnia, ale wiesz, zależy co się rozumie przez zaniedbanie, ponieważ trudno wymagać od kobiet, które same wychowują dzieci i które zarabiają tak jak ja zarabiałam na czwórkę dzieci, bo wtedy miałam czworo dzieci w domu, moich dwóch synów i dwie dziewczynki z domu dziecka i byłam w totalnym pędzie i gonitwie życiowej. Więc jeżeli mówimy o takim zaniedbaniu fizycznym, no to może tak, do tego przyszły różne moje choroby, z którymi nie radziłam sobie i jeszcze wtedy medycyna nie bardzo potrafiła znaleźć odpowiedź, co się ze mną dzieje. Jednak było to te, wiesz, 15 lat temu, nawet z górą, w co trudno uwierzyć, ponieważ za 5 lat już będę, wiesz, wyjąca 60, rozumiesz? Więc to jednak kupa czasu temu. No I nastąpiło rzeczywiście coś takiego, że przy dużym zmęczeniu, dużym zapracowaniu, zajętości przy dzieciach, wiesz, przestajesz zauważać, że wyglądasz ekstra, ponieważ nie skupiasz się na tym tylko. No pracujesz, lecisz do pracy. Ja robiłam pytanie na śniadanie od rana, wstawałam o 5, dojeżdżałam spod Warszawy, już było naszykowane śniadanie dla moich dzieci. Dzieci były odprowadzane do szkoły przez panią Marię, która z nami mieszkała, cudowną, starszą panią, która mi uratowała w ogóle moje życie, bo myśmy były we dwie. Ja nie miałam wtedy, nie mieszkałam wtedy z ojcem chłopaków. No i potem jak wypruwałam na ten poranny program, to byłam w redakcji. Potem wracałam do domu, robiłam zakupy po drodze. Lądowałam w domu gdzieś tak około godziny 17. Odrabiałam z dzieciakami lekcje, próbowałam to wszystko jakoś pozbierać i bardzo często wracałam na wieczór do pracy. Na przykład na montaż albo na poprowadzenie jakiejś imprezy. I wracałam do domu o 12, pierwszej, a czasami wracałam nad ranem, bo bardzo dużo też programów montowałam i byłam ich redaktorem. Nie zawsze byłam tylko prowadzącą. I wiesz, jak to skumulujesz, ten potworny wydatek energii, kiedy wiesz, no, prowadzę finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu, a tydzień wcześniej prowadzę Wielkiego Sylwestra w telewizji, czyli już mam wszystko zarwane, noc i tak dalej. Potem jadę na przykład prowadzić jakiś wieczór karnawałowy, pamiętam to jak dzisiaj, do Szczecina. W nocy z tego wieczoru karnawałowego wracam ze Szczecina do Warszawy, ląduję o 6 rano w charakteryzatorni
na Woronicza i tam mnie przygotowują, żeby zdążyć na pierwsze wejście do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na finał, bo koncert był w sobotę, a finał był w niedzielę. I potem wracałam do domu w poniedziałek i moje dzieci miały mnie nie mając. Ja po prostu byłam tak zmęczona i to trwało bardzo długo. A w tak zwanym międzyczasie było wywożenie szamba, zakupy, lekcje, wywiadówki, sprawy, no rodzice, chorujący tata, tysiące różnych spraw, które trzeba było pomieścić w życiorysie. Kto myślał o tym, żeby o siebie tak naprawdę zadbać, zdążyć gdzieś na jakiś zabieg, kosmetyczkę, pięknie się umalować? Ja dojeżdżałam spod Warszawy, w samochodzie miałam takie kalosze ocieplane, puchówkę, obok miałam w torbie obcasy, buty na obcasie, jakiś czarny garnitur służbowy, taki służbowy w tym sensie, że mój taki, wiesz, dyżurny, jakąś sukienkę, zawsze jakieś rzeczy do malowania, bo mogło się zdarzyć, że wyląduję w różnych sytuacjach, już nie będę miała czasu wrócić pod Warszawę, tam gdzie mieszkam. To były bardzo trudne dla mnie, no bardzo trudne dla mnie czasy. Ale wiesz, super to wszystko jakoś się udało zorganizować i do przodu. No jakąś cenę się za to płaci, ale wiesz, jak kochasz to, co robisz i to cię uskrzydla, to jesteś w stanie dużo wytrzymać. Tak, tutaj ktoś nam zadaje pytanie, jak pani dawała radę, żeby się nie poddać i który, i czy był jakiś facet, który to wytrzymywał, to wszystko? Nie. No właśnie, faceci nie wytrzymują takiego tempa. Znaczy, skłamałabym, dlatego że jednak wytrzymał to ojciec moich synów, Leszek, z którym się bardzo przyjaźnię i z którym stanowimy swego rodzaju rodzinę patchworkową. Mój mąż, obecny Przemek, z moim pierwszym mężem, bardzo się lubią. Moi teściowie pierwsi, czyli rodzice Leszka, uwielbiają Przemka, zawsze proszą, żeby go ucałować. Odwiedzamy moich teściów pierwszych w niedzielę, na przykład, nie wiem, jedziemy w odwiedziny na herbatkę, no są starsi, mocno państwo, profesorostwo. I nie wyobrażam sobie, żeby mogło być w ogóle inaczej. To było dosyć trudne na początku, ale pod tym względem mogę powiedzieć, że mój mąż dał radę, no bo przyjął warunki, które ja proponuję. I oczywiście my się rozstaliśmy jako bardzo, ja byłam bardzo młoda, bo ja rozwiodłam się po 10 latach małżeństwa, czy to jest sporo, mając 28 lat, wyszłam za mąż mając 18. Miałam 28 lat, dwoje dzieci i poczucie, że moje życie jest już skończone. Po raz pierwszy w życiu miałam takie uczucie. Pamiętam, jak dzisiaj jechałam samochodem nad morze z dziećmi, starym 15-letnim Fiatem Uno, który się ledwo trzymał szosy, ale był przeze mnie kupionym autem za moje zarobione pieniądze. I jadąc nad to morze, myślałam sobie, jestem rozwódką. Mam 28 lat. Jak ja teraz będę żyła? Czy ktoś jeszcze w ogóle pojawi się w moim życiu? Jak ja sobie poradzę? Ale jednocześnie wiedziałam, że jestem w zgodzie ze sobą. To było bardzo trudne. Dlatego, że mój mąż, pierwszy, z którym się rozwiodłam, był bardzo w porządku gościem z klasą. Tylko po prostu my się poznaliśmy jako dzieci. Mhm. A małżeństwo jest sprawą ludzi dorosłych. I ja rzuciłam się w wir małżeński pewnie też i dlatego, że nie widziałam wtedy innej możliwości. To był rok 82, 83, kiedy ja się poznałam z moim mężem przyszłym i w 83 roku wyszłam za mąż, a w 84 urodził się, czy w 85, przepraszam, urodził się Staś, a w 89 Tadzio. Takim odwrotnie. Tak, Tadzio. Wiesz, to był tak ciężki czas wtedy w Polsce. W ogóle dla takich, nazwijmy to dziewczynek, wiesz, panien z dobrych domów, no nie było innej alternatywy, jeśli się nie buntowałaś przeciw temu, co masz w domu. A ja się nie buntowałam, bo ja miałam bardzo fajny dom, trudny, ale fajny. W związku z czym, wiesz, ja nie chodziłam na dyskoteki, ja nie musiałam stawiać piór na głowie, ja nie słuchałam jakiegoś, wiesz, hardkorowego rocka.
ja miałam tak ekstra muzykę w domu, ja miałam tak fajnych znajomych rodziców. Ja wiem, że to jest trochę nietypowa sytuacja, ale potem rozmawiałam z dziewczynami, które nie są z artystycznych środowisk, które mnie bardzo dobrze rozumiały. Nie wiem, córki jakichś lekarzy, nauczycieli. I one też mówią, słuchaj, w naszym domu też było tak fajnie, że nam się nie chciało z tego domu wychodzić. Wiesz, ja nie chodziłam na wagary. Ja mogłam powiedzieć moim rodzicom, że ja nie mam ochoty iść do szkoły dzisiaj, bo po prostu nie, no nie wiem, no, wolałabym zostać w domu. I dla moich rodziców nie było żadnego problemu. Po prostu oni wiedzieli, mieliśmy taką umowę, że ja nie nawalam. I ja nie nawalałam. Jakby to była moja wersja życia. I ja się z tym dobrze czułam, bo ja się jednocześnie mogłam na tyle zorganizować, żeby nie robić sobie problemów w szkole, bo byłam, wiesz, może nawet za ambitna, a jednocześnie wiedziałam, że mam w domu bezpieczną sytuację. I pamiętam słynny Sylwester, 79 rok, zima stulecia, ja jestem w 8 klasie i wiesz, jakieś imprezy się szykują, w ogóle jakaś jazda totalna, koledzy tam jacyś, wiesz, zwołują jakieś prywatki, a u nas w domu szykuje się super, wiesz, Sylwester. Wszyscy znajomi moich rodziców, różni artyści, aktorzy i tak dalej, Krzyś Kowalewski, Ewa Wiśniewska, wiesz, no różni. To było dla mnie tak atrakcyjne towarzystwo, że ja sobie nie wyobrażałam, nic z nikim lepiej mi się nie tańczyło niż z moim tatą. To był najlepszy tancerz w moim życiu. Więc po co ja miałam szukać gdzieś dalej, wiesz, jakiegoś trzepania łbem i szukania jakiejś, słuchaj, atrakcji w wannie, kiedy wszyscy byli nawaleni jakimś piwskiem albo wódką Baltic, po której było, wiesz, zażegane pół mieszkania. No po prostu ja się tym źle czułam. I moim buntem właśnie, jeżeli w ogóle można tak nazwać, ale myślę, że tak, właśnie moim buntem było to przedwczesne wyjście za mąż, bo ja z jednej strony chciałam postawić na swoim, a z drugiej strony wiedziałam, że jakby nie mogę wyjść poza pewną przyzwoitość, rozumiesz? Trudno to sobie w tych czasach wyobrazić, ale tak było. No i wiesz, i ci moi rodzice, i ci moi teściowie po prostu, no to taka warszawska, rozumiesz, no dobre, warszawskie dobre rodziny po prostu, i szły w to zakłamanie, w tym sensie, że wiesz, no po prostu wepchnęły dzieciaki do małżeństwa. No ja to bym próbowała jakoś studzić, wiesz, no bo małżeństwo jest dla dorosłych. Jak mój tam syn kiedyś powiedział mi, nie wiem, jak miał lat 18 czy 19, że się zakochał i się będzie żenił, no to wiesz, no to ja powiedziałam, słuchaj, no coś wspaniałego, tylko musisz na siebie zarobić, musisz to, musisz tamto. I od razu zmienił zdanie. I od razu zmienił zdanie. A nam, nasi rodzice mówili, ach, to wspaniale, teraz będziemy, my wam pomożemy, zamieszkacie razem, wiesz. No i nie było dyskotek, nie było miejsc, dokąd wychodzić. Już domy były takimi miejscami, więc ja czułam, że muszę znaleźć takie miejsce dla siebie, w którym się będę czuła dobrze, żebym mogła się spotykać z moim chłopakiem, w którym się zakochałam. A więc chyba muszę wyjść za mąż. No i wiesz, potem przyszły dzieci. Potem, no i potem przyszedł, wiesz, potem zaczęłam pracować w telewizji i nagle zaczęłam dorastać. Okazało się, że mam z lat 28, zaczynam być dorosła. Wyszłam z dzieciństwa, ale wyszłam z dzieciństwa już z dwójką dzieci. I zorientowałam się, że wiesz, ja czegoś innego w życiu chcę. Ja chyba tak, no wspaniały jest ten człowiek, ale to nie, ja nie chcę z nim spędzić całego życia. Ja chcę czegoś innego. No i wiesz, i potem się zaczęła moja, no taka trudna droga z masą błędów, wpadek, zaliczania po prostu bęcków życiowych, łez, pomyłek niebywałych, potem terapii, na którą poszłam, żeby jakoś z tym wszystkim sobie poradzić. I zaczęła się moja bardzo długa droga pracy nad sobą. I po kilku latach terapii, z próbą odpowiedzi na pytanie, co mogę zrobić, żebym była bardziej atrakcyjnym człowiekiem dla siebie i lepszym człowiekiem, który reprezentuje dla siebie wartość, szanuje siebie, dobrze dla siebie wybiera, potrafi odmówić, potrafi mieć te czujki takie włączone,
takiej pracy, przy takim młynie i kołowrocie trudno jest odmówić, bo to ta praca... Nawet nie odmówić, w ogóle zobaczyć, co może być dla ciebie dobre. Bierzesz wszystko, lecisz, wiesz, tu ci ktoś powie, że pięknie wyglądasz, tu ci ktoś powie, że fajnie zrobiłaś, albo tu ci ktoś powie, że o, to będzie świetne dla ciebie, a ty myślisz sobie, ojej, on nie docenił, ojej, no bo jak siebie nie doceniasz, wiesz, no to no tak. To jest melodia bardzo miła dla twoich uszu. No i wiesz co, i krok po kroku, jak zaliczyłam kolejny dół i spadłam bardzo nisko, życiowo, źle wybrałam kolejny związek, to była porażka totalna, gdzieś tam naraziłam siebie, dzieci, było to zupełnie niepotrzebne, a może właśnie potrzebne, bo dzięki temu wystartowałam do, wiesz, no, do takiego lotu, do takiego lotu ku zdrowiu, bo od tego zaczęło się w ogóle moje zdrowienie, wszelkie. I wiesz, i ta terapia pomogła mi zdobyć po pierwsze upragniony spokój i harmonię, po trzecie wiarę we własne siły i wiarę w to, że ja w ogóle jestem dla siebie naprawdę coś warta. Pamiętam taki fajny czas, kiedy było mi bardzo trudno, ponieważ moje dzieci opuściły gniazdo, rozumiesz, już dorosły. I ja nagle, wtedy pracowałam w Polsacie, już odeszłam z Telewizji Polskiej, ja nagle zostałam sama. Kompletnie. I wiesz, no... Myślisz sobie tak, no do kogo zadzwonisz? Co z tym czasem zrobisz? Co się będzie działo z tobą? Jak, no a potem sobie myślisz, no ale ja nie mogę ludziom wisieć na łbie. Nie mogę do moich dzieci wydzwaniać. W ogóle do nich nie dzwoniłam. I było to okropne. I wpadłam na pomysł, żeby zrobić portal dla kobiet. Siedziałam w domu, wiesz, i wymyśliłam portal dla dojrzałych kobiet, ona. I zarzuciłam właśnie hasło do babek, że jest to dla dojrzałych dziewczyn, takich, które są właśnie w trudnych sytuacjach, albo które w pracy usłyszały, że są już za stare. Bo ja równolegle do tej sytuacji rodzinnej, kiedy zostałam sama, sama nie w sensie, że bez mężczyzny, bo byłam bez faceta już bardzo długi czas, byłam samotna i było to bardzo w ogóle fajne, bo chodziłam na terapię, chodziłam na siłownię, chodziłam, wiesz, do pracy i generalnie ja się bardzo dobrze czułam bez nikogo, bo mogłam się niewyobrażalnie sobą zająć. To jest super uczucie, kiedy nie musisz absolutnie myśleć o tym, że komuś musisz zorganizować życie, dogodzić, podzielić i tak dalej, bo ja wtedy nie byłam w ogóle na to gotowa. I ja wtedy tak... zaczęłaś wybierać, tak? Wtedy zaczęłaś no, selekcjonować to, co wszystko życie ci dawało i wybierać najlepsze dla ciebie rzeczy, tak? Bo miałaś, powiem, no, ten wiesz, nie wiem, czy najlepsze, ale w każdym razie przyglądać się temu, co jest dla mnie dobre i co mnie prowadzi do decyzji, które mnie nie ranią i co mnie prowadzi do decyzji, w wyniku których ja potem nie będę nieszczęśliwa. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli nie jesteś w kontakcie ze swoim ciałem i ze swoimi uczuciami, to nie jesteś w stanie dobrze wybrać. Bo możesz na przykład polegać na opinii innych, a inni ci będą mówić, ja bym na twoim miejscu zrobiła to, a ja bym na twoim miejscu zrobiła to, a ja bym to, a ja bym to. Słuchaj, zastanów się, w ogóle się na to nie porywaj. Nie poradzisz sobie, albo daj sobie spokój. I wiesz, teraz kogo masz słuchać? Jeśli nie masz wewnętrznej siły, a obok ciebie stoi ten wewnętrzny krytyk, który cały czas ci mówi, nie uda ci się. Zastanów się, dziewczyno, na co ty się porywasz? Agata, czy ty zdajesz sobie sprawę? Ty na pewno sobie nie poradzisz. Więc musisz najpierw uciszyć tego wewnętrznego krytyka. Ja się na terapii dowiedziałam, że jest ktoś taki jak wewnętrzny krytyk. Każdy go ma. Tylko jak jedni mają... No, w taki sposób, jak ty to robisz? No, słyszysz... no to jest terapia, to jest długi proces. Przede wszystkim musisz się zorientować i rozeznać teren. O kurczę, rzeczywiście... Jakiś głos mi cały czas mówi, że ja sobie z tym nie poradzę. Albo mówi na przykład, wiesz co, ale głupia jestem, ja sobie, nie, co tam, pojechałabym nad morze, nie, bez sensu, zostanę w domu, nie, po co, po co? To są marzenia nie dla mnie. I w momencie, kiedy ty sobie zaczynasz się wprowadzać w dialog z wewnętrznym krytykiem, własnym krytykiem, który cię wykańcza,
to już jesteś już skazana na klęskę. Natomiast w momencie, kiedy go słyszysz i myślisz sobie, słuchaj, wewnętrzny krytyku, Agato bis, jeśli ty myślisz, że masz jakikolwiek w ogóle głos w sprawie mojego życia, to się grubo mylisz. Spieprzaj, dziadu. I wtedy jesteś w stanie coś zrobić. Jesteś w stanie się uwolnić. Nie masz pojęcia, jaki to ma smak. Ja na przykład miałam ogromny problem z tym, żeby być sama ze sobą. Żeby zaakceptować właśnie to swoje towarzystwo. Żeby być dla siebie atrakcyjną osobą, ale nie w sensie fizycznym, bo to był drugi jakby krok. Pierwszy krok to jest zawsze ta atrakcyjność intelektualna, duchowa. Ta, że wydajesz się sobie tak w sumie takim nieszczęśnikiem, po prostu tak nic nie wartym, że to wszystko jest takie beznadziejne, co ty prezentujesz, że psim swędem ci się w sumie to wszystko udaje. Ja rozmawiałam z Kasią Nosowską na ten temat w moim live'ie i ona powiedziała, że u niej dokładnie przebiegało to tak samo. I wiesz, to jest problem wszystkich, którzy cierpią na współuzależnienie, wychowali się w rodzinach dysfunkcyjnych, moja rodzina taka była, albo wychowali się w rodzinach alkoholowych, na przykład mówi się o takich ludziach, że to są dorosłe dzieci alkoholików, tak, albo dorosłe dzieci dysfunkcyjne. Gwarantuję ci, większość z nas taka jest, tylko sobie tego nie uświadamia. Nie każdy potrzebuje terapii, ale są ludzie, dla których terapia jest zbawieniem. Tak jak dla mnie, ponieważ ja nie radziłam sobie z chorobami, z fizycznymi chorobami, z potwornymi bólami brzucha, z niesłychanym problemem związanym ze świądem skóry. Ja się drapałam cały czas. I moi lekarze, tam różni, najrozmaici, najlepsi w Polsce profesorowie dermatolodzy, z panią profesor Lidią Rudnicką, która jest wielkim autorytetem, to możecie sobie sprawdzić, wpisując to w Google. Po 10 latach leczenia mnie powiedziała, że jedyną drogą dla mnie jest już terapia. I ja właśnie dlatego zaczęłam chodzić na terapię, ponieważ nic nie było w stanie mi pomóc na moje swędzenie. Ja się drapałam, wiesz, po kryjomu, po nogach, po rękach, po prostu wiesz, jaki to jest koszmar. Swędzenie jest zaklasyfikowane jako coś znacznie gorszego niż ból. To jest coś tak potwornego, jak cię swędzisz, skóra ci się zmienia, nie rozbierasz się na plaży, wstydzisz się, drapiesz się cały czas. No wyobraź to sobie, że prowadzisz koncert i wiesz, zakładasz na przykład dwie pary rajstop, żeby nie było widać twoich poranionych nóg. I w związku z tym, wiesz, jak poszłam na terapię, to właśnie moja psychoterapeutka mi powiedziała, że skóra jest obrazem naszych uczuć. I prawdopodobnie ja zadrapuję jakieś uczucia. I wiesz, jak ona mi o tym powiedziała, to ja po prostu, wiesz, mi tak szumiało w głowie, że ja nie byłam w stanie w ogóle myśli pozbierać. Więc wiesz, no człowiek przynajmniej powinien próbować szukać rozwiązań. I nie trafiają do mnie argumenty, że jestem zajęta, że jest daleko, że nie mam pieniędzy. Ja wtedy byłam sama, miałam 4 dzieci i naprawdę nie miałam kasy wtedy. Znaczy, nie tyle, żeby przyszastać nią na jakieś super inwestycje dla siebie. Ale nie żałuję żadnej złotówki wydanej na terapię. Moja terapia trwała 12 lat. I po prostu jest to coś genialnego. Dlatego mogę to robić, co robię. I mi nie przeszkadza to, że ja nie siedzę w wielkim studiu, w którym jest fenomenalnie, wiesz, dobrana publiczność, jestem w prime time'ie. Dla mnie jest fenomenalne, że ja jestem z tobą tu teraz, że ogląda nas bardzo dużo osób. I to sprawia wielką... Live, słuchaj, wiele, ale twój live z Kuczajem, słuchaj, bardzo mnie wzruszył. No, bardzo dziękuję ci bardzo. Wiesz, mam wielki sentyment do Kuczaja i mam wielki... Mam w ogóle bardzo dużo przyjaciół gejów i lesbijek, wspaniałych ludzi, wspaniałych, takich bardzo serdecznych przyjaźni z nimi. I nie wyobrażam sobie, jak można w jakikolwiek sposób nie być obojętnym na zło, które ich spotyka i nietolerancję. Po prostu mój organizm cały mówi nie. I dlatego wydawało mi się, że jak szczerze porozmawiamy, parę osób to usłyszy, może gdzieś tam ktoś komuś coś powie, to może na przykład w jakiejś rodzinie jacyś rodzice serdeczniej spojrzą
na swoje dziecko, które być może na przykład boi się przyznać do tego, że jest innej orientacji seksualnej. Bo akceptacja rodziców i droga do akceptacji i takiego przytulenia przez rodziców jest podstawą do tego, żeby nie niszczyć siebie samego. Bo potem w dorosłym życiu takie dzieci nieakceptowane strasznie się męczą. Wiesz, każdy jest innym człowiekiem. Ja teraz kilka dni temu zmarła moja koleżanka na raka jajnika i kiedy widziałam ją w październiku, ona miała totalnie inną strategię niż ja, że tak się wyrażę. Każdy jest inny i to po prostu to każdy robi tak, żeby było mu dobrze, wygodnie i miło. I żeby przebrnąć przez taki trudny problem choroby. I ona wtedy mi powiedziała, słuchaj, tak cię podziwiam, że ty tak właśnie z tą łysą głową w kapeluszu, że ty powiedziałaś o tym, że tak wyzwoliłaś się z tego problemu. Ona mówi, wiesz, mówi, ja zobaczyłam perukę, ja też jestem chora, ale się tak wstydzę o tym mówić. I wiesz, i wtedy w tym październiku, jak ja z nią rozmawiałam na jakimś evencie, to biło od niej zrezygnowanie, Agata. Ona miała jakiś taki, wiesz, tak mi było strasznie jej szkoda i bardzo przeżyłam tę sytuację, no 3 dni temu, kiedy dowiedziałam się, a 3 dni temu to było nie w poniedziałek. No, to już bardzo kiedy... smutne. Bardzo smutne, więc bardzo. Ja zapraszam tutaj do siebie takich gości, takie osobowości jak ty, osoby, które właśnie potrafią być przykładem dla tych wszystkich chorych, dla osób, które zmagają się z takimi problemami, bo nam się wydaje, a co to właśnie, wziąć sprawę w swoje ręce. Oczywiście ja też mam gorsze dni, oczywiście czasami też robię dobrą minę do złej gry, bo to nie jest tak, że a jakie masz, Ania, teraz rokowania, jeżeli mogę o to zapytać? No właśnie, i ja mówię do moich zawsze tutaj followersów, nie pytajcie o rokowania, ale wiesz dlaczego? Dlatego, że co mi to da, że ja się dowiem, że mam na przykład 30% albo że mam 60%. To prawda, bardzo mądrze mówisz. Wiesz, Agata, i ja teoretycznie mam 4. stadium i ja o tym nie pamiętam. Ja w ogóle jakby staram się zapominać, że jestem chora. Tak. Odbierałam od mojej lekarki jakieś dokumenty i tam było napisane rak piersi w nawiasie 4, więc tak mi się, wiesz... przypominam sobie raz na jakiś czas, ale mam bardzo takiego zabawnego onkologa, w takim sensie, że on nie dramatyzuje, że nawet najgorszą informację potrafi podać w sposób taki, że nie boisz się tej choroby. I on mi powiedział, pani Aniu, ktoś, kto jest w pierwszym stadium, czyli teoretycznie ma 90% szans na wyleczenie, to wcale nie jest na wygranej sytuacji, bo może być w tych 10% i odwrotnie. Także wiesz, no, to są statystyki. No coś trzeba w tych dokumentach wpisać tak, zgodnie. Prawda, tak. Więc ja nie pytam o rokowania, nie chcę wiedzieć, ile mi zostało. Po co? Ja wiesz, mam przyjaciółki mojej siostra, dawano jej 33 lata temu 1%. Dziewczyna żyła 33 lata, zmarła zupełnie na całe. Więc całe. To jest takie, wiesz, taka, słuchaj, no nie dalej jak kilka dni temu, kilka tygodni temu miałam tutaj na live'ie Czesia Langa, naszego, wiesz, olimpijczyka, znasz go na pewno, znakomitego faceta, który po zakończeniu kariery zawodowej nagle mówi, słuchaj, 30 kilo do przodu, choroba Meniera, która jest po prostu pod czymś tak potwornym, bo nagle dostajesz zawrotów głowy, wymiotów, musisz się położyć i najpierw masz to raz w miesiącu, potem masz raz w tygodniu, raz dziennie, potem kilka razy dziennie. Borelioza, serce i nagle żona Czesia, Ela, mówi, słuchaj, jedziemy do kliniki Gersona, jedziemy do Meksyku. Pojechali na detoks do Meksyku, do słynnej kliniki Gersona, która leczy sokami, warzywami, owocami. Tak, 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 on mi o tym opowiadał, tak. Tak, i wrócili stamtąd i nagle Czesiu stwierdził, no nie, no skoro ja się po 3 tygodniach czuję fantastycznie, to trzeba zmienić swoje życie. Tak, on przestał jeść mięso, w ogóle zmienił dietę. Są weganami, tak. Są totalnymi weganami, wszystkie choroby, tak. Już tak powiem, zniknęły, nie bierze leków. A powiedz mi, jak u ciebie, czy ty też zmieniłaś, no musiałaś... Słuchaj, ja bardzo zmieniłam. Przede wszystkim, wiesz, ja się bardzo wyspokoiłam. I jak
jesteś spokojniejsza i świadomie żyjesz, to wtedy dopiero możesz się rozejrzeć wokół siebie i zobaczyć, ojej, od tego puchnie mi brzuch, albo po tym mi się odbija, tu mi jest niedobrze. Wiesz, jak jesteś w biegu, nie jesteś w stanie tego zauważyć. Ja będąc w biegu nie zauważyłam swojej choroby. Ja oszukiwałam siebie, biorąc tabletki rozkurczowe albo przeciwbólowe. Nie wiesz, myślałam sobie, a stresa, coś mi zaszkodziło, a tu już pasażer się pięknie we mnie mościł. I już się wyszykował, już się rozsiadł i powiedział, mam cię. I w najbardziej nieoczekiwanym dla mnie momencie, kiedy ja miałam poczucie, że wszystkie żagle idą już, wiesz, na pełnym morzu, prowadziłam program Świat się kręci, nagle, wiesz, po prostu nie byłam w stanie nawet, nie wiem, no, siedzieć na zebraniach w redakcji. Myślałam, że to jest, wiesz, jakaś, no, jakaś dziwna rzecz. Poszłam dwa razy, wiesz, do lekarza, coś mi tam powiedział, ale ja sobie tego nie wzięłam do serca, bo jak wchodziłam do studia, zapalało się światło w kamerze, to mi nagle wszystko mijało. Tak, bo jest coś takiego, zauważyłaś, że boli cię gardło, masz katar, wchodzisz na antenę, natychmiast ci to znika, bo jest adrenalina, prawda? Wiesz co, i teraz już tak nie mam. Niestety. Już teraz nie robię rzeczy przeciw sobie i wbrew swojemu organizmowi. Po prostu za bardzo cenię sobie życie. Wiem, że w każdej chwili może się skończyć. Zobacz, co się dzieje wokół. I po prostu myślę sobie, że nie ma takiej anteny już w tej chwili na świecie, która wyleczy moje gardło. I po prostu w momencie, kiedy zorientowałam się, że nie ma już żartów i że trafiłam do szpitala, była bardzo poważna diagnoza, długo ta diagnoza była stawiana. Zresztą w najbliższy poniedziałek będę rozmawiać z moją panią profesor Grażyną Rydzewską, która specjalnie tutaj dla naszych potrzeb zakłada Instagram. Żeby się spotkać z nami na Instagramie. Pracuję w szpitalu. Pracuję w szpitalu MSW tutaj na Mokotowie. I przez przypadek do niej trafiłam po prostu na jeden szpital. Szpital na Banacha stwierdził, że już nie ma, jakby wyczerpały się metody diagnostyczne i teraz muszę być bardzo specjalistycznie badana. Zostałam przewieziona z Banacha w ramach Mokotowa na Wołowską. I tam trafiłam do pani profesor Grażyny Rydzewskiej. Wbrew różnym tam, nie wiem, pogłosom, że sobie to załatwiłam. Bo jak wiesz, tak jest zawsze najłatwiej myśleć. Ale wiesz, dziękuję Panu Bogu za ten dzień, ponieważ naprawdę najśmieszniejsza była z nią rozmowa, bo ja tak już ledwo leżąc na tym łóżku po wstępnych badaniach, spotykałam się ze stylistką, bo omawiałyśmy moją suknię do Opola na festiwal, który miał być w czerwcu. Ja miałam prowadzić Opole, było to zawsze moim wielkim marzeniem. Prowadziłam wszystkie festiwale w Polsce, z wyjątkiem Opola, do którego jeździłam jako mała dziewczynka z moimi rodzicami. Można powiedzieć, że wychowywałam się pod sceną festiwalu w Opolu. Mój tata wygrał jako chyba jedyny artysta w Polsce najwięcej razy festiwal w Opolu, jego piosenki. No i wiesz, zawsze marzyłam o tym, żeby stanąć na tej scenie. No i właśnie to się miało zdarzyć. No i ja byłam w szpitalu. Ja nie przyjęłam tego do wiadomości. I ta pani profesor Grażyna Rydzewska tak stała nade mną i mówi, no tak, no tak. Myślę, że ta sukienka się bardzo tutaj pani w szpitalu przyda. I będzie pani w niej pięknie wyglądać. I wiesz, jak w ogóle patrzyła na mnie, nie dowierzając totalnie. A ja wiesz, kroplówki, w ogóle zjazd, tutaj wymioty, tutaj wiesz, w ogóle jakieś wyniki tragiczne. No i, ale twardo, jadę do Opola. To jest to wyparcie i Rydzewska mnie złamała. I ona była tym moim ostatnim ogniwem terapeutycznym, żeby nie wypierać tego, co jest. Ona mówi, tu po prostu proponuje pani pogodzić się z rzeczywistością, bo musi pani walczyć, ale to ja tutaj decyduję o tym, kiedy pani wyjdzie ze szpitala, jeżeli pani naprawdę chce żyć dalej. I wiesz, i to była taka poważna między nami rozmowa, no i potem okazało się, że będę siedziała półtora miesiąca w tym szpitalu. I nagle się okazało, że moja choroba, która we wszystkich opisach brzmi okropnie, wcale taka okropna nie musi być, jeśli poważnie ją traktujesz. Bo ty masz chorobę Crohna. Ja mam chorobę leśniowskiego Crohna, mam nieswoiste zapalenie jelit, jest to choroba autoimmunologiczna
I ona ma fale takie w tobie. I to po prostu jest coś niesamowitego. Jak cię dopada, to jest naprawdę straszne. Ale możesz nauczyć się z tym żyć. Musisz spełnić jednakowoż kilka warunków, które ten pasażer ci stawia. Przede wszystkim musisz być dla niego bardzo miła, podlizywać mu się. Czyli musisz jeść to, co możesz. Musisz być spokojna, musisz odpoczywać. Wiesz, ja na przykład pewnych rzeczy już w ogóle nie mogę robić, bo wiem, że po prostu muszę odpocząć w ciągu dnia. Ale to wiesz, dokładnie tak z panem Rakiem również, moja droga. No więc właśnie, wiesz, ale okej, ja daję radę z tym, wiesz, ja sobie z tym radzę. I ja się nauczyłam z tym żyć. Ja się też tak nie podpalam do pracy jak kiedyś. Mhm. I wiesz, to nie jest tak, że ja się tak strasznie, ja się nauczyłam tak strasznie nie spalać tą pracą. Po prostu ta terapia i pani profesor Rydzewska nauczyły mnie, że wiesz, praca to jest coś bardzo ważnego i fajnego i wspaniałego i ona ci daje spełnienie, ale to nie jest wszystko. Obok pracy jest jeszcze mnóstwo innych bardzo ważnych rzeczy, a w ostateczności Anka na nagrobku nie napiszą nam, prowadziła świetne life'y. Prawda? Albo na przykład miała wysoką oglądalność w pytaniu na śniadanie, albo zrobiła świetne koncerty. Albo fajny Fashion Week zorganizowała. Albo, zrobiła fajny Fashion Week, tak. No tego ci Ania nie napisze, no koledzy tam powspominają albo o mnie, albo o tobie. Tak. Ale generalnie rzecz biorąc, nie to w życiu jest najważniejsze, trzeba umieć znaleźć te proporcje. I wiesz, trudno jest, zwłaszcza będąc młodym, nie zachłysnąć się naszą robotą, Anka. Dobrze o tym wiesz, bo ona jest obłędna. My sobie wymyśliłyśmy tę pracę, sięgnęłyśmy po tę robotę, ale też cholernie ciężko pracowałyśmy na to, żeby ta robota nam nie uciekała, znosząc różne rzeczy, które bynajmniej nie są natury czerwonego dywanu. I my to wiemy bardzo dobrze obie. I w momencie, kiedy trafia się choroba, no to musisz wybierać. Aha. Ale wiesz co, chciałam cię też zapytać, ostatnio rozmawiałyśmy, jak się spotkałyśmy w Klifie parę miesięcy temu, na korytarzu gadałyśmy chyba z półtorej godziny. To prawda. No. I powiedziałaś mi, przypomniałaś sobie taki moment, że w telewizji publicznej na początku lat 90., kiedy to w ogóle jeszcze no, jakby ludziom przez myśl nie przychodziło, że ty pierwsza użyłaś określenia raksutka. I to, tak. to było tak nieprawdopodobne, że o tych sprawach się nie mówiło. Tak, wiesz co, to aż trudno teraz z perspektywy tych lat uwierzyć w to, kiedy sutek jest przecinkiem w mediach. Tak. Bo nawet już nie jest jakimś rzadkim tematem, jest po prostu co chwila. I sutek chory, i sutek zdrowy. Sutek pornograficzny, i sutek niepornograficzny. Jaki chcesz sutek, lata w lewo i w prawo. Ale wtedy? Ale wtedy, w latach 90., kiedy ja prowadziłam program Świat Kobiet, gdzie już najstarsi ludzie tego nie pamiętają, czuję się jak połączenie Niny Andrycz i Hanny Wielickiej oraz Ireny. Ja pamiętam. No właśnie. A więc było to w 90. chyba drugim czy trzecim roku powstał pierwszy program na żywo o tematyce kobiecej, który stworzyłyśmy w naszej redakcji w dwójce. I wtedy zaprosiliśmy do współpracy pana profesora Zbigniewa Wronkowskiego, który był szefem Polskiej Unii Onkologicznej, to się tak wtedy nazywało. I pan profesor Wronkowski na antenie po raz pierwszy powiedział, że Polska Unia Onkologiczna ogłasza przepustkę w XXI wiek dla kobiet, które zdecydują się na mamografię piersi, sutka. I wtedy zaczęliśmy mówić o tym, dlaczego to jest takie ważne i dlaczego trzeba stosować profilaktykę. Mhm. Potem zaprosiłam panią Jolantę Kwaśniewską, która była ambasadorką Różowej Wstążki. Och, ona bardzo prężnie działała. Bardzo, tak. Ale słuchaj, to był jej pierwszy występ w telewizji, dasz wiarę? Ale Agata, zobacz, ja sobie to ostatnio przypomniałam, bo z Iwoną Szymalą robiłam programy o zdrowiu wówczas tak, w telewizji. Tak, słuchaj, to był jej pierwszy występ. Te marsze różowe wstążeczek, teraz tego nie ma, bo ludziom się nagle chyba wydaje, że... Wiesz co, no w dużej mierze dlatego, że to jest też... Ja brałam udział w wielu marszach Różowej Wstążki, ale wtedy, w tamtych czasach,
to miało nieprawdopodobną wagę, dlatego że my zrobiliśmy cykl programów właśnie w świecie kobiet z dziewczynami, które przeszły raka. I one po raz pierwszy pokazały, odkryły pierś. Czy ty sobie to w ogóle wyobrażasz? To była taka sensacja, o tym wszyscy mówili, a ja nie wiedziałam w ogóle, jak wypowiedzieć słowo pierś, ponieważ mi się wydawało, że to jest tak niestosowne. Ja prowadzę w swojej rozmowie do jakichś tak niesamowitych nadużyć, że mogę kogoś urazić. A wiesz, właśnie wszystkie te terapeutki, te amazonki z Instytutu Onkologii, zresztą słuchaj, ja mam srebrną i złotą odznakę amazonek. Nie wiem, czy wiesz, dlatego że, no tak, ja słuchaj, z tymi dziewczynami przecierałam niesamowicie trudne różne szlaki właśnie medialne związane z profilaktyką, z mówieniem o raku i z mówieniem o sposobach leczenia. Te wszystkie dziewczyny, które są już teraz bardzo zasłużonymi amazonkami, takie jak na przykład Krystyna Wechman z oddziału poznańskiego Amazonek, która jako jedna z pierwszych dziewczyn w Polsce miała robione implanty, metodą właśnie tak, to w ogóle wtedy nie było mowy, wiesz, i ona pokazała te cycki nowe, zrobione, wiesz, ja dotykałam, słuchaj, to były jakieś sensacyjne sprawy. I wiele naprawdę, wiele zawdzięczamy właśnie profesorowi Wronkowskiemu, bardzo dużo zawdzięczamy tych przepustek w XXI wiek, w którym już, kurczę, jesteśmy 20 lat stara, to tych przepustek wydali tyle, że te dziewczyny szturmem leciały na mamografię. Ja pamiętam, jak pani Jolanta Kwaśniewska sprowadziła pierwszy mamograf. Myśmy ten mamograf jakoś, to był wielki reportaż w Dwójce, że jest mamograf. A teraz mamograf to jest, wiesz, w ogóle kuchenka mikrofalowa. Ale widzę, to ja mam poczucie, że coś jeszcze na pewno trzeba zrobić, bo kiedy słyszę, teraz jeszcze szczególnie podczas epidemii koronawirusa, kiedy naprawdę mój Instagram, mój Facebook jest skrzynką kontaktową dla kobiet, które no, nie mają gdzie zapukać, które błagają mnie o pomoc, a ja nie mogę im pomóc, bo przerywane jest ich leczenie, nie dostają chemioterapii. No powiem ci szczerze, że Ania, nie wiem, jak do tego podejść, bo wtedy, kiedy w Klifie rozmawiałyśmy, to ja ci wspominałam o historii mojej bardzo serdecznej przyjaciółki, która w tej chwili będzie miała znowu tomografię i będzie weryfikacja po 16 chyba chemioterapii. I gdyby nie pieniądze zebrane na różnych aukcjach obrazów, które maluje i obrazów znanych artystów, prawdopodobnie nie miałybyśmy co marzyć o tej herceptynie, o tym pertuzumabie, o tych potem kolejnych chemiach, które się okazały dla niej dobre. I nie wiem, co zrobić w takiej sytuacji. Ręce mi opadają, ponieważ moi teściowie pierwsi też, mój teść jest też po 10. chemioterapii. Dzisiaj się, wiesz, na Instagramie zgodziłam opublikować, bo trudno odmówić informacje o zbiórce pieniędzy na leczenie Andrzeja Strzeleckiego, który choruje na nieoperowalnego raka płuc. Wiesz, no, trochę sobie na to też zapracował, bo bardzo dużo palił. Tak, i powiem ci szczerze, że no jednak mimo wszystko, kiedy człowiek zapada na taką chorobę, trudno jest odmówić w prośbie o pomoc. No nie umiem tego zrobić, bo trudno jest powiedzieć sobie, a zapracowałeś sobie na chorobę. No tak to byśmy, wiesz, no wzajemnie w ogóle nie mogli sobie pomagać, bo każdy sobie w jakiś sposób zapracował. A pomaganie jest naszym zadaniem. Więc jak przeczytałam dokładnie, o co tam chodzi, no to pomyślałam sobie, ojej, znowu sytuacja bezradności związanej z refundacją. Nie ma, lek jest, no wiesz, jest super szansa. No Ania, powiedz mi, kiedy ty wykonałaś woltę kosmiczną, że doprowadziłaś do tego, że no coś udało się poruszyć i skruszyć. I rzeczywiście tak jest, że to działa dalej? Wiesz, to jest tak, że ktoś mi tłumaczył po tej całej aferze, oczywiście sygnały do mnie docierały, niezadowolenia firmy farmaceutycznej, która ten lek produkuje, że ja niepotrzebnie szczekam i tak dalej, i tak dalej. Ponoć refundacja, to należałoby kogoś mądrego zapytać, jest liczona w jakiś bardzo skomplikowany sposób od produktu krajowego brutto i zwyczajnie w Polsce nie opłaca się refundować tak drogiego leku. Ten lek częściowo jest dla pewnej grupy kobiet jest refundowany, dla mnie nie, ponieważ ja miałam chemioterapię, więc automatycznie jestem odcięta od refundacji.
miało być coś na początku roku, nie wydarzyło się. Miała być kolejna lista refundacyjna ogłoszona w marcu, no, koronawirus, nie wydarzyło się. Minister powiedział, że w lipcu się to nie wydarzy i może się wydarzy we wrześniu to rozszerzenie, ale coś mi mówi moja intuicja, że to w tym roku się w ogóle nie wydarzy. I to nie tylko chodzi o, wiesz, który, wiesz, kosztuje, no ja płaciłam 10 600, po którymś tam razie dostałam rabat 50%, bo jestem stałą klientką. Tylko jest cała masa leków, dziewczyny muszą brać dawki po 24 tysiące złotych. I już nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywa ten lek, ale no, no to nie tylko rybocytip jest, bo tych odmian raka piersi, bo o tym mówimy, jest mnóstwo i tych leków jest mnóstwo, więc wiesz, no, no trzeba się wspierać, mówić o tym głośno. To właśnie znaczy, przede wszystkim, Ania, wiesz, już naprawdę wspaniałą rzecz zrobiłaś, bo po prostu poszłaś, jak to się mówi, po bandzie. Czasem ale wy wszyscy wsparli, to jest piękne, że po tak, prostu... Ale czasem, czasem wiesz, jest taki głos, taki desperacki skok na bandzie jest naprawdę potrzebny, żeby zwrócić uwagę, żeby kogoś oprzytomnić, choć na chwilę. Słuchaj, jest, ja mam skrzynkę zawaloną, ja codziennie mam po prostu poczucie, że nie jestem w stanie poradzić na tysiące spraw ludzi, którzy do mnie zwracają się z prośbą, żeby udostępnić to się pomaga. Mała Hania, mały Krzysio, mały Jasio, mała Kasia, mała Zosia, mała Zuzia, mała Helen. Słuchaj, ja bym musiała zrobić swój Instagram jakimś słupem ogłoszeniowym, wołającym o pomoc. To nie jest możliwe i zawsze odsyłam do fundacji, ponieważ wiesz, myśmy się z tym zderzyli na samym początku w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, że dzwonili pojedynczy ludzie i wtedy dosyć szybko, właściwie od razu Jurek zdecydował z lekarzami, że my musimy pomagać globalnie, to znaczy generalnie trzeba pomóc oddziałom, tak żeby wiadomo było, że to są te miejsca tak, że nie możesz wybrać Hanie, a powiedzieć Stasiowi, że nie. Rozumiesz? Ty pomagająca, jeżeli chcesz coś zrobić. Więc no, jednocześnie wiesz, na podstawie wiesz, tych wszystkich informacji, które do mnie przychodzą, no widać jasno, że totalnie niewydolny jest system służby zdrowia w Polsce. Wiesz, jeśli pisze do mnie zdesperowana kobieta, pani Aniu, błagam panią, ja przeleję pani pieniądze, niech pani spróbuje dla mnie zdobyć receptę na rybocyklip, bo mój lekarz nie chce mi wypisać recepty. Na ale płatne. To jest skandal. I wiesz, i ja jej napisałam, wie pani co, no, no nie możemy tego, ja nie znam pani, nie wiem dokładnie, jaki pani ma przebieg choroby, nie jestem lekarzem, nie mogę przyjmować pieniędzy od obcych osób na swoje konta. Ona naprawdę mnie błagała. Ja mówię, wskazałam nazwisko lekarza, do którego powinna się zgłosić, że ten lekarz jej wypisze receptę na ten lek. To już dochodzi, słuchaj, do takich, że ktoś musi wydać te 10 czy 12 tysięcy, a nie może kupić leku, bo nie ma recepty, bo lekarz nie chce mu recepty. Ale dlaczego lekarz nie chce wypisać? Wiesz co, no ja dostałam przynajmniej 5 informacji od 5 kobiet, że lekarze twierdzą, że tego leku nie da się wypisać na, że ten lek nie jest do kupienia w aptece. Że on jest tylko dawany w szpitalu, co nie jest prawdą, bo ja kupuję w aptece przy ulicy Gagarina, więc można. Ale wiesz co, Aniu, wydaje mi się, że tak naprawdę liczy się drugi człowiek, którego spotykasz na swojej drodze, który jako lekarz bądź lekarka jest tym dobrym duchem, jest człowiekiem. Jest po prostu, ten człowiek jest człowiekiem. Nie jest tylko takim człowiekiem machiną, która realizuje w taki sposób właśnie, wiesz, trochę bezduszny twoje leczenie. To jest wielki dar trafić na takiego człowieka, który kombinuje, jak tu pomóc, jak tu zrobić. I ja znam takich lekarzy i akurat ja z tego, co słyszę, to głównie takich się spotyka w tej chwili, bo być może są jacyś okropni, wiesz, pozbawieni serca lekarze, ale generalnie
moje różne znajome i koleżanki, które chorują na raka, mówią, że gdyby nie cudowna taka pani doktor, albo taka pani doktor, pani doktor Nagadowska, albo taka, to w ogóle byłaby kapota. Agata, zaraz nam przerwą, 25 sekund, musimy kończyć. Kończymy to w takim razie, Ania, zdrowia ci życzę. Bardzo, to miłości. Mi też. I życzę ci, żebyś wygrała plebiscyt Plejada, żebyś została osobowością roku. 1 czerwca można głosować na mnie, dziękuję ja bardzo. Ja nie głosuję. Całuję, dziękuję was, dziękuję wam bardzo, do zobaczenia w poniedziałek. Do zobaczenia, pa, pa.